Watch News 566. Dobra, weźmy Monikę, bo się spóźniła. Cześć, Wojtuch. Jak tam ci idzie pisanie? Dobrze, tak sądzę. No, powstaje... powstał już dawno scenariusz do odcinka 12 Minecraft z Wojtuchem, jeszcze mapa zbuduje i będzie spoko. Miło mi to słyszeć. Jest dobrze, dopóki nie myślisz, że jest źle. Cieszę się, że się starasz. Tylko tak dalej, a w końcu uda ci się stworzyć arcydzieło. Nie liczyłbym na to. Nigdy nic nie wiadomo. Chcesz mi pokazać swój wiersz? Jasne, trzymaj. Daję swój wiersz Monice. W porządku. Podoba mi się. Brzmi jak coś spodobałoby się Sayori. Aha, czyli ja tak, kurde, nategowałem wtedy na ślepo, że Sayori by się spodobało. Spoko. Poważnie? Ty i Sayori jesteście dobrymi przyjaciółmi, prawda? Nie zdziwiłabym się, gdybyście mieli podobne zainteresowanie. Ach, cóż. Jesteśmy przyjaciółmi, ale ja i Sayori jesteśmy dosyć różni. Kto wie, może są jakieś podobieństwa między wami, o których nawet nie masz pojęcia. Sposób, w jaki ze sobą rozmawiacie. Znaczy... oboje śpimy chodzimy spać późno i każdemu to narzuca, no. Więc to nas łączy, XD. Brzmi tak, jakbyście bardzo dbali o siebie nawzajem. Nawet jeżeli okazujecie to na różne sposoby, to efekty waszych działań są bardzo podobne, niż może ci się wydawać. I chyba właśnie takie odnoszę wrażenie, czytając twój wiersz. Jesteś pewna, że nie przesadzasz? Być może. O matko, brzmi jak Yuri. W każdym razie sposób, w jaki Sayori pisze swoje wiersze, niesie ze sobą pewne delikatne uczucia. Widać, że lubi eksperymentować z emocjami takimi jak szczęście i smutek. Kto by pomyślał, że ktoś tak wesoły lubi tak smutne rzeczy? Na pewno nie ja. No, co kto lubi. Ty również nie powinieneś wstydzić się poeksperymentować trochę z formą. Ale tak czy siak, chcesz zaraz zobaczyć, co ja napisałam? Podoba mi się, jak wyszło, więc myślę, że tobie też się spodoba. No dobrze, zobaczmy. Zapisz mnie. Kolory nie przestają. Nie przystają jasne, piękne kolory. Jaskrawe, rozszerzające, przyszywające czerwień, zieleń, błękit. Nieskończona katofonia nic nieznaczącego hałasu. Hałas nie przestaje. Okrutne, zgrzytliwe fale dźwiękowe, piszczące, szurające, przyszywające. Syk, pisk, huk. Jak zabawa tablicą w naostrzu. Jak zabawa winylem na cieści pizzy. Nieskończony poemat nic nieznaczącego. Czytaj mnie. Ten jest chyba jeszcze bardziej abstrakcyjny niż ostatnio, tak? Chyba po prostu taki mam styl. Przepraszam, jeśli ci się nie spodoba. Nie, nigdy tak nie powiedziałem. Jest to po prostu coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem. Lubię bawić się przestrzenią, jaką oferuje mi kartka papieru. Sposób wyboru, gdzie i jak umieścisz na niej słowa, może zmienić nastrój całego wiersza. Prawie jak magia. Pisząc tak krótkie linijki, chciałam uzyskać efekt słów, próbujących dojść do głosu wśród całego tego hałasu. Rozumiem. Mimo wszystko w dalszym ciągu trudno mi stwierdzić, o czym on jest. Czasami uzyskanie odpowiedzi na to, o czym jest dany wiersz, może być trudne. Poemat może być tak abstrakcyjny, jak uczucia towarzyszące w pisaniu go. I to zupełnie subiektywna sprawa i w dużej mierze zależy od interpretacji. Inaczej mówiąc, nie każdy wiersz musi być o czymś. W każdym razie. Oto codzienna rada poetki Moniki. Czasami możesz mieć trudności z podjęciem odpowiedniej decyzji. Kiedy się tak stanie, nie zapomnij zapisać gry. Nigdy nie wiesz, kiedy zmienisz zdanie. Albo kiedy zdarzy się coś niespodziewanego. Chwila, czy ta rada dotyczyła w ogóle wierszy? O czym ja w ogóle mówię? To była moja rada na dziś. Dzięki za jej wysłuchanie. Mi się wydaje, że Monika jest jakąś metapostacią. Ta już trochę w cholerę to zdradziła. Zobaczymy po prostu, jaki będzie kolejny wiersz, ale to już w następnym odcinku, bo zaraz kończymy. Dobra, Sayori. Bo niby jej się to spodoba, no to zobaczymy. O mój Boże, ten wiersz jest taki dobry, Wojtuch. Uwielbiam go. Szczególnie biorąc pod uwagę, jaki był wczorajszy wiersz.
Uff. Czasami jesteś zbyt szczera, Sayori. Nie, serio mówię. Chcę sobie go powiesić na ścianie. Mogę? Sayori, chyba trochę przesadzasz. Nie jestem wcale dobry. Naprawdę nie mam pojęcia, co robię. Wiesz... Może to właśnie dlatego? Ja też nie mam pojęcia, co lubię. Ran. Jestem pewien, że krytyka Yuri będzie nieco bardziej konstruktywna. Może nawet krytyka Natsuki coś dorzuci. Jesteś pewna, że nie podoba ci się tylko dlatego, że ja go napisałem? Hmm? Cóż, to też jest ważne. Czuję się, jakbym rozumiała cię lepiej niż inny, wiesz? Więc kiedy czytam twój wiersz... To... nie jest po prostu wiersz. To wiersz, który napisał Wojtu. Rosengi! A to czyni go ekstra ważnym. Zupełnie jakbym czuła uczucie, jakie w niego włożyłeś. Sayori tuli do siebie katkę. Chuj, że to robimy na ślepo, ale wiesz. Jesteś strasznie dziwna, Sayori. Wiesz, nie jestem zbyt dobra w określeniu, czy ktoś pisze dobre wiersze, czy nie. Ale właśnie dlatego kieruję się sercem. Jeżeli wiersz wzbudza we mnie jakieś uczucia, to musi być dobry. Nie jestem pewien, czy to tak działa. Mimo wszystko, odczuwanie emocji jest chyba całkiem ważną częścią czytania wierszy, no. Tak, może. Serio, nawet nie wiem, jaki styl pisania ci się podoba. Wiem. Ja też nie. Spróbuj chociaż się to jakoś określić, styl wiersz ci się podoba. Jaki styl wiersz ci się podoba, no. Och, chcesz napisać coś dla mnie? To bardzo miłe. Tak, tak. Zawsze myślisz o innych. Powinnaś też czasami pomyśleć o sobie. W przeciwnym razie możesz się zranić. Hm? Cóż, nie bardzo wiem, o co ci chodzi, ale będę o tym pamiętać. Dobra, nieważne. Dobra, zastanówmy się. Hm. Myślę, że lubię wesołe wiersze. Widać, czasami lubię też smutne wiersze. A czasami nawet jedne i drugie. Jest na to jakieś określenie, prawda? Mam to na końcu języka. Ambiwalentne. Tak. Lubię rzeczy, które są wesołe, tak samo jak lubię rzeczy smutne. Wesołe i smutne? Nie wyobrażam sobie ciebie lubiącej smutne rzeczy, Sayori. Wiesz, najbardziej lubię wesołe rzeczy. Ale czasami, kiedy w mojej głowie zbierają się czarne chmury, smutny wiersz pomaga przytulić smutną chmurę. Przekształcić ją w wesołą tęczę. Sayori to zabrzmiało niespodziewanie poetycko. Serio? Może faktycznie staje się coraz lepszym w wyrażaniu swoich emocji, no? Dzięki, Wojtu, a teraz idę zjeść ciacho. Winam to sobie zapisać. Może teraz przeczytać mój wiersz, okej? Butelki. Otwieram swój umysł, zupełnie jak słoik z ciastkami. To sekretne miejsce, gdzie przechowuję sny. Małe kulki pełne blasku. Pocierają się jak parzyste, słodkie koteczki. Sięgam do środka, aby wyciągnąć jedną. Jest tak ciepła. Łaskocze. Ale nie ma czasu do stracenia. Chowam ją do butli, aby nic się z nią nie stało. Kładę ją na półce obok innych butli. Szczęśliwie... Szczęśliwe myśli w butlach w jednym rzędzie. Moja kolekcja zapewnia mi mnóstwo przyjaciół. Każda butla odzwierciedla ich pragnienia. Czasem, gdy mój przyjaciel w jakiś sposób źle się poczuje, już mu butle z półki zdejmuję. Noc po nocy więcej snów, przyjaciel po przyjacielu. Więcej butli, głębiej i głębiej sięgam do głowy, jakby eksplodując ciemną jaskinię, odkrywając nowe sekrety w coraz głębszych zakątkach, kopiąc i kopiąc, drapiąc i drapiąc. Zmuchuję kurz z kapsli od do butelek, jest tak, jakby czas stanął w miejscu. Chyba jeszcze trochę pomieszczę na półce. Moi przyjaciele patrzą przez zamknięte drzwi. W końcu wszystko skończone. Otwieram drzwi, a przyjaciele wchodzą. Wchodzą tak szybko, a tak pragną tych butli. W szale zdejmuję butelki z półki, jedna po drugiej. Przekazuję każdemu z przyjaciół po jednej z nich. Każdą z moich butli. Ale z każdą jedną roztrzaskują się one, uderzając o ziemię. Szczęśliwe myśli w kawałkach na całej podłodze. Miały być przeznaczone dla moich przyjaciół, którzy się nie uśmiechają. Wszyscy krzyczą, błagają o coś. A ja słyszę tylko echo. W moim umyśle. Spoko.
Święta Makrelo! Sayori, naprawdę sama to napisałaś? No pewnie, że tak. Przecież powiedziałam, że napiszę najlepszy wiersz na świecie. Tak, ale... Wiesz, nie spodziewałem się po tobie takiej głębi. Monika mnie tego nauczyła. A poza tym ostatnio zaczęłam podążać za swoimi uczuciami. Widzę. Ale mnie to przeraża. Przeraża? Wiesz, nie dosłownie. Może to dlatego, że jestem przyzwyczajony do tego, jaka jesteś radosna. Zresztą nieważne. Pewnie za dużo o tym myślę. Chodzi mi o to, że wyszło świetnie i powinnaś być z siebie dumna. Och, dziękuję. Czuję się jakbym naprawdę mogła się wyrazić w ten sposób. Pomaga mi to nawet zrozumieć moje własne uczucia. Pisanie jest jak magia. Chyba bardzo ci się spodobało, co? Tak, trzymaj. Pisanie jest super. Mam zamiar pisać co do swojej śmierci. Nie bądź aż tak do przodu, bo cię Kira zarobię. Sayori zawsze miała w zwyczaju maniakalnie się czymś zajmować, po czym szybko to wyrzucać przez swój słomiany zapał. Ciekawe, czy to jeden z tych momentów. Chociaż widząc taką pasją, z jaką pasją się tym zajmuje, trudno mi być pesymistą. No to Yuri! Zobaczmy, co też dzisiaj napisałeś. Bardzo dobry wiersz, Wojtu. Czyżbyś inspirował się stylami innych, które poznałeś wczoraj? Chyba można tak powiedzieć, chuj, że pisałem to na ślepo. Ja również byłam zdziwiona tym, jak bardzo różne są te style. A więc szanuję cię za próbowanie nowych rzeczy. Nie powinieneś obawiać się pisać nieco odważniej. Metafory mogą przechodzić długą drogę. Nie myśl, że twój mózg reaguje jedynie na bezpośrednie bodźce. Pozwól swojemu umysłowi na przelatywanie między emocjami. I pisz o rzeczach, które widzisz i słyszysz. W ten sposób pozwolisz czytelnikowi na zrozumienie swoich myśli. To bardzo pobudzające ćwiczenie. Rozumiem. To z pewnością jest bardzo interesująca technika. Dzięki za podzielenie się nią. Mam, wiesz, przykład jej zastosowania, jeśli chciałbyś go przeczytać. Oczywiście. Czy to wiersz, który przygotowałaś na dziś? Yuri kiwa głową potwierdzająco i wyręcza mi wiersz. Chop prać. Zdarzyło ci się to w nocy, kiedy No dobra, trochę manie, czy... Witam chleb, dobra, na wstydliwą przekąskę. Moją uwagę przykuło swobodne skakanie Chopa Pratcha za moim oknem. To był, jak tak sądzę, pierwszy raz, gdy odkryłam swoje niezwykłe tendencje niezwykłego człowieka. Podzieliłam się kawałkiem chleba z Chopem. To było kroiłam, dobra. W podświadomości, pamiętając o konsekwencjach, mając świadomość, iż nakarmiony Chop Pratch będzie wracał po więcej. Kuszący piękno krojącego noża był jednym z przejawów. Chleb, moja niezaspokojona ciekawość. Chop Pratch, wpływ impulsu. Księżyc zmienia fazy, odbijając coraz więcej światła z mojego krojącego noża. Ten sam błysk dostrzegam i w oczach mojego przyjaciela Chopa. Kroję chleb, świeży i miękki. Chop zaczyna się cieszyć. Bo może nowo usatysfakcjonowane zwierzę jest jedyną projekcją moich emocji. Chop zaczął za mną chodzić. Można powiedzieć, że przywykliśmy do siebie. Chop zaczyna głodnieć coraz częściej, więc mój chleb zawsze się przydaje. Za każdym razem, kiedy wyciągam nóż, Chop pokazuje swój zachwyt. Obruch państwa, nieważne. Kroję chleb. Ponownie się nim karmię. Dzisiaj chciałam napisać coś bardziej wymagającego dla czytelnika niż wczoraj. Dziś chyba dziewczyny wszystkie były głodne. Bo trochę było o jedzeniu rzeczy. Właśnie widzę. Dostrzegam tu dużo więcej metafor. Nie wiem, czy to moja wina, ale w ogóle nie mam pojęcia, czy może być ten wiersz. Zgadza się.
dużo bliżej temu do mojego preferowanego stylu. Używania wierszy jako sposobu do wyrażania najskrytszych pragnień i ukazywania żywych obrazów. Nawet jeżeli wezmę to pod uwagę, niestety nie mogę się domyśleć, o czym on właściwie jest. Cóż, myślę, że wszystko zależy od twojego osobistego punktu widzenia. Chciałem wyrazić sposób, w jaki myślę o swoich niecodziennych zainteresowaniach. Jest to jedna z tych rzeczy, które zazwyczaj muszę zachowywać dla siebie. Więc lubię o nich pisać od czasu do czasu. Uch, to zabawne. Natsuki napisała wiersz o czymś podobnym. Ona też wspominała o nim, o dziwnych kobby. Tak napisała? Tak. Mówiła, że nie liczy się to, co lubisz robić, tak długo, jak nikogo to nie krzywi. Ma rację. Ech, to znaczy... Naprawdę tak uważa? Tak. Wygląda na to, że macie wiele wspólnego. No, to cóż, no, to ciekawe. Szczerze mówiąc, odniosłem wrażenie, że jest ona jedną z tych osób, które drwiłyby z moich zainteresowań. Ale to chyba moja wina, że za ocenianie ludzi, prawda? Ech, proszę, nie mów jej, że tak powiedziałam. Nie martw się, nie mam zamiaru. Okej. W takim razie dziękuję za podzielenie się ze mną moim wierszem. Swoim wierszem. W końcu, gdybym nie nauczyła się żyć ze swoją dziwnością... prawdopodobnie znienawidziłabym siebie. Chyba trochę zeszłam z tematu. Ale cieszę się, że jesteś dobrym słuchaczem. Dobra, wszyscy! Wszyscy skończyli dzielić się wierszami. Zaplanowałem na dzisiaj coś ekstra, więc jeśli moglibyście zająć miejsca z przodu klasy. Chodzi o festiwal. Cóż tak jakby. Naprawdę musimy coś robić na festiwal, niestety! XD. I tak nie damy rady zrobić niczego dobrego w przeciągu paru dni. Tylko się wszyscy śmieszymy zamiast zdobywać nowych członków. Też tak sądzę. Nie jestem dobra w przygotowaniach na ostatnią chwilę. Nie martw się tak. Zrobimy coś prostego, okej? Nie będzie nam potrzeba nic poza paroma dekoracjami. Sayori pracowała nad plakatami, a ja zaprojektowałam ulotki, które możemy pozdrawiać ludziom. Podawać, rozdawać ludziom. Okej, wszystko spoko. Ale nadal nie wiemy, co będziemy robić na samej wystawie. Ach, sorki. Myślałam, że już ktoś wam przekazał. Będziemy recytować. Recytować? Monika. Tak, będziemy recytować wiersze. Każdy z nas wybierze swój ulubiony wiersz, który przedstawi na festiwalu. Jej! Znowu będziemy pisać na ślepo. Ale super jest też to, że każdy będzie mógł wejść na scenę i się przyłączyć. Sayori umieściła wszystkie informacje na plakacie na wypadek, gdyby ktoś chciał się wcześniej przygotować. Sayori, która właśnie kolorowała plakat, podnosi go, żeby nam go pokazać. Żartujesz sobie, Monika? Jeszcze nie zaczęłaś wieszać nigdzie tych plakatów, prawda? Cóż, właściwie to już zaczęłam. Naprawdę uważasz to za aż tak zły pomysł? Cóż, nie. To nie jest zły pomysł. Ale nie pisałam się na to. Nawet nie ma mowy, że będę recytować wiersz przed tak dużą grupą ludzi. Ja zgadzam się z Natsuki. Nigdy w życiu nie zrobię tego. Wyobrażając to sobie, Yuri potrząsa głową. Ludzie! Nie, Sayori. Rozumiem ich obawy. Pamiętaj, że do niedawna Natsuki i Yuri jeszcze nigdy nie podzieliły się swoimi wierszami. Prosimy o wiele, chcąc, by zaczęły przed większą publiką recytować. Zdaje się, że zapomniałam wziąć to pod uwagę, więc przepraszam. Ale wciąż myślę, że powinniśmy zrobić to, co w naszej mocy. To na naszych barkach spoczywają losy tego klubu. Jeśli uda nam się dobrze spisać na festiwalu, być może uda nam się przyciągnąć nowych członków. A im więcej ludzi uda nam się przekonać do recytowania z nami, tym więcej ludzi pozna, jak inspirująca może być literatura. No i będzie więcej haremu XD. Właśnie. Chodzi o wyrażenie swoich uczuć. O bycie ze sobą szczerym. O poszerzanie swoich horyzontów. I o dobrą zabawę. Zgadza się. Jest to jeden z powodów, dla których jesteśmy dzisiaj w tym klubie. Nie chcielibyście się tym podzielić z innymi?
zainspirować ludzi do doświadczenia tego, co skłoniło was do dołączenia tutaj? Wiem, że chcecie. Wiem, że wszyscy chcemy. Ale jeżeli jedyne co trzeba zrobić, by móc to osiągnąć, to recytować wiersz przed wszystkimi przez 2 minuty, to jestem pewna, że dacie sobie radę. Natsuki i Yuri dalej milczą. Sayori wygląda na zmartwioną. Chyba nie mam wyboru. Zgadzam się, oczywiście, jak nikt nie chce, to zawsze musi być główny bohater, nie? Znaczy no, akurat tu osadzają mnie. Myślę, że to naprawdę nie jest aż tak dużo. Sayori i Monika naprawdę ciężko pracowały, żeby znaleźć nowych członków. Najlepsze, co możemy dla nich teraz zrobić, to im pomóc. Cóż, być może, ale... Wygląda na to, że na Natsuki skończyły się argumenty. Okej, zgoda. Chyba będę musiała jakoś dać sobie radę. Super! Dzięki, Natsuki. Co z tobą, Yuri? Yuri patrzy wszystkim w oczy. Chyba nie mam innego wyboru. Aha, to już wszyscy! Jesteś najlepsza, Yuri! Ten klub naprawdę okaże się miejscem mojej śmierci. Oj, spokojnie. O matku Bożku. Dasz sobie radę, Yuri. Ale tak czy siak, wróćmy do przygotowań. Chcę, żeby każdy wybrał sobie wiersz. Będziemy teraz ćwiczyć przedstawienie ich przed wszystkimi. Nie ma mowy! Monika! Nie tak nagle! Wiesz, jeśli nie możesz tego zrobić, tego przed nami, to jak chcesz to zrobić? Przed tłumem nieznajomych! No właśnie. No nie. Nie bójcie się. Pójdę pierwsza, żeby pomóc wam nabrać trochę odwagi. Mogę iść po tobie. Pewnie. Teraz zobaczmy. Monika przegląda swój notes poszukiwania konkretnego wiersza, który chce nam przedstawić. Notesu śmierci przegląda. Staje za mównicą. Tytuł tego wiersza to sposób ich lotu. Monika zaczyna recytować swój wiersz. Ojej, ile jeszcze ten odcinek będzie trwał, bo to już 40 minut nagrywam. I czysty pewny siebie głos wymienia cały pokój. Poza tym jej ekspresja jest bezbłędna. Właśnie, bo... No, nieważne. Dokładnie wie, w jaki sposób wypowiadać każdą linijkę, by nadać życia słowom. Robiła to wcześniej, czy też może ma do tego naturalny talent? Rozglądam się dookoła. Oczy wszystkich są zwrócone na Monikę. Sayori wygląda na zachwyconą. Na twarzy Yuri gości intensywna ekspresja, której nie jestem w stanie rozszyfrować. W końcu Monika kończy recytację. Cała czwórka klaszcze. Monika nabiera tchu i uśmiecha się. To było niesamowite, Monika! Aha, bardzo dziękuję. Chciałam tylko dać dobry przykład. Gotowa na swoją kolej Sayori? Ja pójdę najpierw. O, Yuri nagle się nakręciło. Yuri ściska kartkę papieru w swoich dłoniach i wstaje. Ze spuszczoną głową podchodzi powoli do mównicy. Ten wiersz nosi nazwę. Yuri pełna obaw przygląda się każdemu z nas. Dasz radę, Yuri? Nosi nazwę... Uwidoki karmazynowego oka. Głos Yuri zaczyna drżeć, kiedy zaczyna czytać wiersz. Chwilę później praktycznie zaprzestała dalszej recytacji. Dlaczego tak nagle zaczęło sprawiać jej to tyle trudu? Kiedy Yuri kończy pierwsze parę linijek, jej głos nabiera rozpędu. Jest naprawdę tak, jakby zaczytała się w jedną ze swoich książek. Jej niepewne słowa zmieniają się w pewne siebie sylaby silnej kobiety. Poemat jest pełen zwrotów, które Yuri jest w stanie ukazać z perfekcyjną gracją. Nie co dzień zdarza nam się widzieć tak pochłoniętą i oddaną swojej gestykulacji. Nagle wiersz się kończy. Wszyscy są zachwyceni. Yuri wraca do rzeczywistości, następnie rozgląda się, jakby nie zdając sobie sprawy z tego, co się właśnie stało. Wygląda na to, że muszę ratować sytuację. Zaczynam klaskać jako pierwszy. Zajebiście. Cała reszta dołącza po chwili, dając Yuri wyraz uznania, na które zasługuje. Nie jest tak, że nie chcieliśmy klaskać, ale byliśmy tak zbici z tropu, że zupełnie o tym zapomnieliśmy. Kiedy tak klaszczemy, Yuri bierze swój wiersz i wraca na swoje miejsce. Yuri, to było naprawdę świetne! Dziękujemy za występ! Yuri oddycha z ulgą. Okej, w takim razie teraz moja kolej, takie Natsuki.
Sayori wstaje z krzesła i wesoło podchodzi do mównicy. A, myślałem, że Natsuki teraz się wernie. No wiesz, nazywa się moja łąka. Ech. Córka dostała głupawki. Sayori. To dużo trudniejsze niż myślałam. Jak wam się udało zrobić to z taką łatwością? Ech. Spróbuj sobie wyobrazić, że nie recytujesz dla innych. Znaczy, jakbyś recytowała dla siebie przed lustrem, albo w swojej głowie, albo że wszyscy są w bieliźnie! Klasyka. To twój wiersz, więc w ten sposób będzie najprościej. Rozumiem, rozumiem. Okej. Okay. Sayori zaczyna swój wiersz. Odnoszę wrażenie, jakby został on napisany specjalnie dla jej delikatnego głosu. Poemat nie jest tak bezpośredni jak sama Sayori. Jest łagodny i gorzki zarazem. Gdybym czytał go z kartki, nie myślałbym tak o nim. Ale głos Sayori nadaje mu zupełnie nowego znaczenia. Może właśnie o to chodziło Sayori, kiedy mówiła, że lubi moje wiersze. Jest tak, jakbym mógł sięgnąć głęboko w myśli kogoś, kogo myślałem, że znam na wylot. Sayori kończy, a my klaszczemy! Brawo! Udało mi się! Świetna robota Sayori. Nawet Wojtek tak myśli, no! To chyba dobry znak. Co to miało znaczyć? Wyszło super, Sayori. Atmosfera wiersza bardzo do ciebie pasuje. Chociaż inne wiersze mogą nie współgrać aż tak dobrze z tego typu przedstawienia. Nie bardzo rozumiem. Innymi słowy, niektóre twoje wiersze mogą nie mieć aż takiej mocy przy ich recytacji w twoim wykonaniu. Będziesz musiała odpowiednio dawkować emocje w zależności od tego, co będziesz przedstawiać. Och, chyba już kumam. Wiesz, dużo ostatnio ćwiczyłam, nie? No, spoko. Po prostu trochę krępujące jest recytowanie przed wszystkimi. Następnym razem wybiorę ci coś, co będzie stanowić dla ciebie większe wyzwanie. O Jezu, ile jeszcze będzie jeszcze na cyki? Ja będę pewnie recytować. W końcu do festiwalu zostało mało czasu, więc musimy się przygotować. Chciałem przygotować, okej. Okay. To teraz to następny. Natsuki? Niech najpierw pójdzie Wojtu. A co ja? I tak nie mam do was startu. Niech chociaż Wojtuk obniży nasze standardy, zanim pójdę. Dzięki, kurna. Ja z każdej recytacji miałem 6, więc wiesz. Natsuki. W porządku. Chyba muszę jakoś to przeboleć. A nie mam za bardzo wyboru, jeśli chodzi o materiał do przeczytania. Wezmę to, co dzisiaj napisałem. Aha, to co napisałem na ślepo. Okej. Okay. Wstaje i podchodzę do mównicy. Oczy wszystkich są skierowane wprost na mnie, sprawiając, że czuję się nieswojo. Roztęgi! Wojtuch to Wojtuch, roztęgi to roztęgi. I konia to wikonia, wertor to wertor. Tiger to tiger, desmi to desmi i tak dalej, no. Recytuję swój wiersz. Odkąd nie jestem zbyt pewien swoich umiejętności pisarskich, trudno mi włożyć w to odpowiednio dużo energii. Pomimo tego, kiedy kończę, wszyscy klaszczą. Wojtuch to Wojtuch, a roztęgi to roztęgi. Dziękuję, dobranoc. Serka, że nie jestem w tym tak dobry jak wszyscy, ale ja mam roztęgi. Nie martw się. Myślę, że nie chodzi tu o twoje możliwości, a raczej o brak pewności siebie. Z czasem będzie szło ci coraz lepiej. Być może. W porządku. Zostałaś tylko ty, Natsuki. Tak. Idę. Natsuki niechętnie wstaje ze swojego miejsca i dociera do mównicy. Ten wiersz nazywa się... No czemu nie się na mnie... Na mnie gapicie? Bo recytujesz. W każdym razie wiersz nazywa się Skok. Natsuki nabiera tchu. Kiedy zaczyna mówić, jej niechęć staje się lekko przycichać. O ile wciąż brak jej entuzjazmu, udaje jej się dotrzymać rytmu wiersza. Taki jest jej styl, ale wygląda na to, że w tym wypadku sprawuje się całkiem nieźle. Słowa wydają się lecieć w górę i w dół, nadając życia wierszowi. Natsuki kończy, a my klaszczemy. I proszę, niech to już będzie kolejne 50 minut nagrania, Jezu, ile z tego będzie odcinków. Z ulgą wraca do swojego krzesła. Nie było tak źle, prawda? Łatwo powiedzieć. Nigdy więcej tego nie zrobię. Ach cóż. Myślisz, że przynajmniej uda ci się to zrobić na festiwalu?
Znaczy się, no, przed nieznajomymi będzie mi dużo łatwiej. Aha! To ma sens. Przed publiką mogę grać kogo chcę. Ale kiedy przedstawiam przed przyjaciółmi... Czuję się skrępowana. To zaskakujące na Tsuki. W moim wypadku jest zupełnie na odwrót. Wiesz, tak to już jest. Cóż w takim razie? Nie masz o co się martwić na... Nie masz o co się martwić na festiwalu. To powiedziawszy, dziękuję wszystkim za wystąpienie. Mogło być trudno, ale mam nadzieję, że macie już pojęcie, jak to będzie wyglądać. Upewnijcie się, żeby przećwiczyć wybrany przez siebie wiersz przed festiwalem, ok? Umieszczę tytuły wierszy na ulotkach, więc pamiętajcie, żeby mi dać znać zawczasu. Rany. Ja powinienem znaleźć coś lepszego na festiwal niż moje wiersze. Zaraz powinienem odkończyć odcinek, ale jeszcze weźmy jakiś taki... spójny dialog. Na koniec. Nie ma problemu. Nie musi być to twój wiersz. I tak jestem zaskoczona tym, jak wiele wysiłków wkładasz w ten klub. Cieszy mnie to. Tak. Nie ma problemu. Dobra, wszyscy. To chyba to by było na tyle na dziś. Tak, dokładnie. Wiem, że zbliża się festiwal, ale postarajcie się napisać kolejne wiersze na jutro. Dzielenie się wierszami okazuje się jedną z ciekawszych aktywności, więc na razie przy tym zostańmy. Jeśli chodzi o festiwal, to jutro skończymy planowanie, a w weekend będziemy się szykować. Wystawiamy w poniedziałek. Nie mogę się doczekać! Dam radę! Dam radę! W porządku. Wstaję. Nie mam, że odnajdę w sobie tyle entuzjazmu do co Sayori albo Monika, ale zrobię co w mojej mocy. I tym akcentem zapisuję. I będziemy kończyć ten odcinek na tym widoku klasy. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że te pierwsze odcinki wam się spodobały. Wkrótce będzie Max Payne albo Assassin's Creed. Zobaczymy, jak to dogonimy z odcinkami i co jeszcze innego się pojawi na kanale. Tymczasem komentujcie, subskrybujcie. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę. No i nara.